Była niedawno. Nie gryziła. A wasza? Po cichu, już mówimy, no w ciągu ostatniego półtora tygodnia tak raz jej się zdarzyło. Mhm. Ale kupy nie zrobiła nigdy jeszcze. A nie, no kupy robiła. Kupy, to w ogóle cud, że ona nauczyła się na dworze. To było tak, dwa tygodnie na terenach są zarówno. A mi nic nie powiedziała, ja powiedziałam, a to by było na pewno, to nie chodziła. Ale no, ale całą noc bez problemu. Jak wieczorem zaśnie, no, do 11, tak do 7, tak. 8. Jak woda, o której wstanie, nie? A właśnie, będzie mi się zdawać. Ale dobrze, tak wczoraj. Ale od kilku dni nie, nie? Najlepiej tak. Tyle mówię, kilku nie zrobiła nic. Dawaj go. Który to szczeka? Dobra, Jurek, dzięki serdecznie. Nie wiem. Ona chyba szczeka. No co? Już? Dostałeś w ciry? Roxy, Roxy, wracaj. Dawno nie miałeś takiego długiego języka. Chodź, Roxy, gdzie ty tam idziesz? Tu Roxy biega. No jak ty wyglądasz? Dziedziuś. Tu Roxy biega, no. Tutaj biega. Co? Rękawiczką, bo tutaj nie używa się grzebienia, nie używa się żadnej szczotki. Tak, a my, mamy, a my mamy szczotkę dla niej, właśnie, ale ona nie chce. W przeciwieństwie do poprzedniego psa, on tylko nie dla uczesania, tylko dla relaksu. Tak, a poprzedni to było co? Kudelek taki, ale prawie taki jak te, ciut dłuższe może. No. Może ją ta szczotka drażnić, może nie lubi. I tak jakoś, żeśmy odłożyli, już chyba dwa tygodnie jej nie widziała, także w ogóle nie była czesana. Przez dwa tygodnie. Tak. No Roxy, wracaj. Tego typu. Tak Roxy! Mówi, tego typu sierści taką wymowę. To będzie pan ścierał łój, tak? Ten drut jakiś, który się tam na niej odłoży. I to powinno właśnie być relaksujące bardziej niż taka szczotka. No, na pewno. Gąbki jednak może ją tam drażnić. Czy wy możecie ode mnie odejść, cholera jasna? Miałam kija, ty wszystko nie. No, przez kija. No, a tutaj jeżeli chodzi o Cocker Spaniela, to gratuluję. Tu jest robota. Tu jest robota. Wszystko lubicie sobie oprócz uszu. To tak gryzie po rękach. No, no, a te uszy będą już kołtunić, naprawdę trzeba je czesać. Czeszę je, czeszę, ale tak. Łapię za rękę, jak nie wiem co. Roxy, co tam? Ale, zostaw ale to, czesać, czesać konsekwentnie, żeby się przyzwyczajała do pielęgnacji. No to będzie czapkę pani dostała. Roxy! A szczeniaczki tak mają, bardzo często mają czapki. Ona też, no. Brzuch jest podskakujący. Tak, tak. Domu miał częściej wcześniej, teraz trochę rzadziej, ale dalej ma czapki jeszcze mój łapie. To jest z powodu jedzenia, bo one jedzą to zbyt zachłannie i dużo powietrza. A co pani daje do jedzenia? Co? Ja też to znaczy, nie tylko wprowadzam. Co ty tam masz? Wprowadzam. Maryś. Też nie,
Łojejko, to jest ona ostatnio znalazła pudełko takie po sosie chyba czosnkowym. Myślałam, że ten plastik zje. Nie. My rybotujemy i tak znaczy sucha karma i oprócz tego raz dziennie gotowane. Dobrze, dobrze, ale gotuje pan co? Makaron? Kurczaczka z ryżem. Kurczaczka. I marchewką. Dobra. Na przykład. I, ale zawsze to. Rakija. No. Niech pan wprowadzi. Zostaw to. Zostaw to. Bo się jeszcze skaleczysz. Ready. To takie trochę odkarmianie, ale to naprawdę potem efekt w razie. Żołądek odparniać na te świństwa. A to jest odkurzacz, ona znajdzie kość, a już jest taka cpana, ona wie, złapie, wie, że nie może i idzie tak, żeby nie było widać, bo ona oczywiście, oczywiście. Pilnować, żeby nie jadły kurzęcy kości. Drobiowe kości, tak, no, no, nie no. Dawać, nie dawać, ale jak znajdą, to żeby jednak nie musieli się gonić, bo czasami jak ten coś znajdzie, to jest... Udaje, że nie widzę. Raz, to tak, ignoruję, bo mówię, no, no za chwilę będzie gonitwa, on to traktuje jako zabawę, jak ja to tam płonie. No, ale tam mi ostatnio dorwał właśnie taka pani właśnie, to jest mistrzostwo świata, jak ludzie tak robią, że wyrzucają, nie wiem właśnie, kości, wszystko, czysto, nazywa się ona dokarmia ptaki. No to niech pani sobie kupi karmik. Karmik kupić i proszę tam sypywać to, co pani wyrzuca dla ptaszków, jak pani tak lubi. Mi się na żwirowie nie podoba, no, tam te ryby wyrzucają. Dokładnie tak samo. A dlaczego oni tak robią? No i właśnie, wędkarze, przecież nie mówię, nie ma oni tak. Może tak leży, no, ktoś powie, może wyskoczyły, ale jak 10 metrów... No są te chore nam nasięte, no nie wyrzucają. Tak, idzie tak, pies, no oście tak. Są niebezpieczne strasznie, nie? Tak. I jeszcze się wytarza, bo to fajnie pachnie. No, a masz patyczka, tak. Nie robi, nie. Także te kuchenki, to było.